Poznaliśmy już drużynę roku, która lada moment pojawi się w Ultimate Team. Sądząc po reakcjach na kartomanii, tak jak zwykle, większość osób nie uznaje jej za w pełni rzetelnie wybrany zespół, chociaż znając życie, bez względu na to, jak wyglądałaby ta ekipa, spore grono osób znalazłoby w niej jakieś minusy. Dlatego, żeby oderwać się od tych negatywnych emocji, postanowiłem, że dzisiaj zabawimy się w budowanie drużyny roku, która przez ostatnich 12 miesięcy rządziła na boiskach Ultimate Team. Myślę, że nic więcej tutaj nie trzeba omawiać. Jeśli nie zgadzacie się z jakąś kartą, proszę o podanie w komentarzu przyczyny oraz kandydata, który bardziej zasługuje na wyróżnienie, a my przechodzimy już do budowania naszej fifowej drużyny roku, w której na bramce wylądował Donnarumma. Włoch znalazł się także w oficjalnej drużynie Toty, no ale trudno, żeby było inaczej. W rzeczywistości radził sobie, delikatnie mówiąc, całkiem nieźle, a w Ultimate Team zdominował wirtualne boiska od premiery FIFA 22 w sposób mocniejszy niż jakikolwiek inny bramkarz uczynił to w 2021 roku w FIFA 21. Donnarumma to rzeźnik i ten temat nie wymaga szerszego omówienia, bo nieco więcej powiedzieć możemy o pewnym panu z Rangers. Tavernier to gość, który w ubiegłej odsłonie gry otrzymał 5 kart specjalnych, od pierwszego informa aż po kartę Footies. Jednak co oczywiste, w 2021 roku największym zainteresowaniem z racji na długi okres czasu cieszyła się jego karta Headliners. Anglik był jednym z tych piłkarzy, którego gracze chętnie używali nie tylko na nominalnej pozycji, ale również na lewej obronie, środku pola, czy oczywiście środku obrony, bo tam Tavernier radził sobie również wyśmienicie, z tym, że uczciwie musimy przyznać, że jeśli chodzi o tę pozycję, od stycznia ubiegłego roku rządził na niej Kluivert. Osoby, które nie pozyskały niezwykle taniej karty Showdown Holendra, mówiąc prosto, straciły jednego z najlepszych środkowych obrońców FIFA 21. Kluivert był szybki, duży, zwinny, a także miał potężną sylwetkę, dzięki czemu wymiatał nawet jeśli odpaliliśmy z nim mecz, w którym postawiony był on na niepełnym zgraniu. Co jasne, karta Toty Holendra musi mieć pozycję zgodną z tą, na której najczęściej wykorzystywali go gracze, choć oczywiście nie dość, że takowej nie ujrzymy w grze, to prawdopodobnie Kluivert już nigdy nie rozbłyśnie tak jak FIFA 21 i już na zawsze pozostanie gwiazdą jednego sezonu, co niekoniecznie przytrafi się następnemu zawodnikowi w naszej ekipie Toty, którym jest oczywiście Kimpembe. W tym przypadku sytuacja jest prosta. Pomimo tego, że Francuz wymiatał w 2021 roku raptem przez nieco ponad 3 miesiące, czyli od momentu pojawienia się wczesnego dostępu FIFA 22, to był on jeszcze większą gwiazdą od Donnarummy, żeby nie powiedzieć, że był on i dalej jest najpotężniejszym obrońcą dostępnym w tej grze. W 21 żaden inny stoper nie zdominował gry tak bardzo jak obecnie Kimpembe i przez to ewidentnie on zasługuje na miejsce w drużynie roku, w której zamykając defensywę, cofniemy się jednak nieco do przeszłości, gdzie w okresie od marca aż do teraz trudno jest znaleźć w tej grze lepszego bocznego, ale również środkowego obrońcę od Zambrotty wersji Optimus. To, że Włoch stał się nagle tak użyteczny, było mimo wszystko małym zaskoczeniem, bo przecież jak pamiętamy, miał on podobną kartę również w FIFA 20 i tam pomimo tego, że również był bardzo dobry, to jednak nie zasługiwał na miano jednego z 4 najlepszych obrońców w grze. Wielce możliwe, że Zambrotta z racji na rozwój silnika gry już nigdy nie zdominuje Ultimate Team aż w takim stopniu jak w ubiegłym sezonie, jednak właśnie rozliczając ten miniony sezon, tutaj zasługuje on na kartę drużyny roku w Ultimate Team, której, przechodząc pomału do pomocy, na start raczej nie mamy zbytnio o czym dyskutować, bowiem N'Golo Kanté jest jednym z najlepszych pomocników nie tylko w FIFA 22, ale także w 21, gdzie oprócz zwykłej karty otrzymał on również 5 wersji specjalnych, z których ostatnią była karta Footies oceniona na 99. Jest to więc drugi, ale i zarazem ostatni przypadek, gdzie zawodnik, który zasłużył na wylądowanie w prawdziwej drużynie roku, doczekał się miejsca także w naszej ekipie poświęconej Ultimate Team, bo N'Golo Kanté no to po prostu mały ciemiężyciel i ten wątek nie wymaga dalszej dyskusji, bowiem już prędzej możemy porozmawiać o tym, która z kart Renato Sancheza miała największy wpływ na rozgrywkę FIFA 21. Wybór bez wątpienia trudny, bo Portugalczyk popularny był już dzięki swojemu informowi, chociaż w 2021 roku obiektywnie najwięcej osób używało jego wersji za Ligę Europy oraz urodzinowej, no a finalnie oczywiście karty Footies. Renato Sanchez na przestrzeni ostatnich miesięcy był pomocnikiem kompletnym, który oprócz wsparcia obrony wnosił również sporo do akcji ofensywnych, gdzie jego trzecia karta specjalna dysponowała nawet 4 gwiazdkami sztuczek na 5 gwiazdek słabszej nogi. Na ten
moment FIFA 22 nie ma zawodnika mogącego mu dorównać i jest to jedna z przyczyn wylądowania Portugalczyka w naszej drużynie roku, gdzie trzymając się ostatniego kwartału, wśród ofensywnych pomocników najwięcej nerwów wszystkim graczom napsuł bez wątpienia Fekir. Nie ukrywam, że sam zignorowałem SBC o Francuza i przez to nie miałem okazji nim zagrać, no ale za to jako jego przeciwnik niejednokrotnie miałem okazję wyciągać piłkę z siatki po strzałach Fekira, przy których o dziwo nawet najlepsi bramkarze regularnie dostają wylewu. Na ten moment obiektywnie powiedzieć więc mogę jedynie, że żałuję, iż nie jestem w posiadaniu Francuza, ale nie może zmienić to faktu, że za to, co wyprawiał on w ostatnich miesiącach, zasługuje na znalezienie się w drużynie roku FUT, a że każda drużyna roku zawsze niesie ze sobą jakieś spore kontrowersje, to postarałem się o to także ja. Dlatego pierwszym z piłkarzy w linii ataku został Waman Gituka, który był niezwykle popularny i już nawet jego pierwszy srebrny inform potrafił zdziałać cuda, no ale właśnie w jego przypadku słowo popularność jest kluczowe, bo pytanie, jakie trzeba tutaj postawić, to czy Waman faktycznie był tak dobry, czy może jednak po prostu sławny z racji na swój potężny wzrost, wielkie tempo i oczywiście 5 gwiazdek sztuczek. Ja skłaniam się nieco bardziej jednak ku tej drugiej opcji. Ale przechodząc już do pierwszego napastnika w tym zespole, pomimo tego, że Wayne'em Rooney'm nie rozegrano w FIFA 21 powalającej ilości meczów, to bez wątpienia był on wyjątkowym strajkerem na przestrzeni ostatnich miesięcy i to nie tylko uwzględniając stosunek jakości do ceny, bo tak na dobrą sprawę Anglik dawał radę również na SPO czy SP, gdzie miał podstawowe pojęcie o obronie, no a do tego dysponował jednymi z najlepszych strzałów z dystansu. O tym, jak dobry był Rooney, najwięcej wiedzą posiadacze jego karty, ale też mało prawdopodobne, że znajdzie się gracz FIFA 21, który nigdy nie miał problemów grając przeciwko niemu. I niestety, to samo powiedzieć możemy o ostatnim piłkarzu w naszej drużynie roku, którym jest Karim Benzema. Francuz jest obecnie prawdopodobnie popularniejszy od Anglika w 21, a nawet jeśli nie, to z racji na fakt, że jego nietypowa karta flashback dostępna była już w pierwszym kwartale cyklu życia FIFA, mierzył się on z nieco słabszymi składami, co pozwalało mu łatwiej gładzić rywali. Z czego by to jednak nie wynikało, fakty są takie, że Benzema stwarza obecnie nie mniej problemów od Fekira i to daje mu ostatnie miejsce w naszej drużynie roku, która finalnie wygląda następująco. Muszę przyznać, że budowanie tej ekipy było trudniejsze niż się spodziewałem, bo wiem, że za chwilę wielu z was znajdzie niejedną kartę, która waszym zdaniem bardziej zasługiwała na znalezienie się w drużynie TOTY Ultimate Team od tych, które widzicie teraz na ekranie. Dlatego chętnie zapoznam się z waszymi typami w komentarzach, gdzie zapraszam do kulturalnej dyskusji. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!